Eddig kamerában az ikra. Został ochrzczony w 874 roku, czyli 100 lat wcześniej niż u nas, prawda? Przez przyjęto, stawia tu swój gród. I od tego gród, krat, miała się nazwa krat, a potem kolejni władcy, bardziej rozwinięci, mogli systematycznie to rozbudowywać. I to, co Państwo widzicie, pochodzi z okresu cesarzowej Marii Teresy. To jest 18 lat klasycy, widać flagę prezydencką. A jak flagę prezydencką tam na górze widać, to świadczy to o tym, że możemy do niego pójść i z nim pogadać. Bo on tam jest utracony jajeczno papieniem. Widział to jajko dużego? Papier. Świętego poznajecie? A zabił smoka i dziewicę uratował. Jedno i świętym został. Jakie dobre czasy. Święty Jerzy z Kapadocji. Proszę Państwa, wieża ma 96,5 metra wysokości i na samym szczycie widać godło tego państwa. Czyli my mamy orła, oni mają lwa. Ale ten lew jest inny niż wszystkie lwy świata. Bo u niego ogon jest na końcu rozdwojony. Nie ma takiego lwa, który miałby rozdwojony ogon. Ale czeski, żeby być inny, ma. I po tym możemy poznać, że to jest właśnie godło czeskie. Poniżej dwa zegary. Ale dziwne dwa zegary. Bo jeden na górze ma jedną wskazówkę, a drugi na dole ma drugą wskazówkę. Bo ten na górze wskazuje tylko godziny, a ten na dole tylko minuty. Ot taka sobie ciekawostka. Zegar mistrzowski. A poniżej inicjały cesarza Rudolfa II. A niżej macie Państwo pozłacaną kratę, która zamyka okno do dzwonnicy z dzwonem Zygmunta. Czyli tak samo jak u nas na Wawelu. Tylko że nasz waży to podobno 12, a ten waży to 18. Na środkową markę zastosuje kosę do i tak dalej, a się zbiera to nie ma. Te kalory będą szabać. Te kościoły są bardzo wysokie, bardzo przyjemne i mają bardzo ja papa.
I to jest sala Władysławowska. Sala ważna, powiedziałbym najważniejsza w całych Czechach. Bo nie było cesarza, nie było króla i nie będzie prezydenta, żeby nie był tutaj zaprzysiężony. To jest plac, ta George, plac świętego Jerzego. I tu Państwo macie taką purpurową fasadę, zdecydowanie barokową. Na dole pisze Santa Giorgio Rapunowi, czyli święty Jerzy lub się za nami, a na górze w tym kanonie, jak to się nazywa, zabija prawda smoka, który Państwo już mówią. To jest totalny romantyzm. I wyobraźcie sobie, to jest kościół z 1920 roku. Nie z 1900, oryginał z 1920 roku. Tak. Potem dobudowano fasadę barokową, ale środek i to wszystko jest absolutnie romańskie. 1,5 metra grube mury kościelne, okna szczelnicze, bo kościół pełni funkcję obronną i duchową, prawda? Kościół inkastelowany, czyli można było się bronić i można było się, prawda? 1884, 2 lata. Spali się w 13 wieku, nigdy nie został odbudowany. Na zaprawie gminno jajeczno papieniu. On jej malował te przepiękne, takie słowiańskie typy, prawda, różne plakaty do przez nią granych różnych sztuk teatralnych. W 1939 roku wezwany przez gestapo z Prady zostaje zamordowany, tego gestapa, prawda. Stare, odrapane, ciemne, nawet światła w tej restauracji nie ma. Tylko są świece, a tu cały świat wali. Bo to światło, ten blicht, tą elegancję, wszyscy mamy w domach. A nie mamy tego, co było w średniowieczu. Odrapane, gdzieś tam połamane toporami czy mieczami zydle i stoły. Tak to się dzieje. Mało tego, w tej karczmie, zobaczcie, przybywał sam cesarz Wacław IV. To jest XIV wiek, proszę Państwa, syn Karola IV. I tu jest zapisane na tej desce, że to jest najstarsze krematorium w Pradze. Ale krematorium po czesku to nie jest to samo, co krematorium z czasów II wojny światowej. Krema to jest piwnica, to jest loch, to jest coś stęchłego, złego i tak dalej. I przyszedł Czech, miał na 5 piw, a wypił 6, prawda? Nie miał za co zapłacić, nie masz? No to go do kremy wrzucano. I to jest krematorium. Przychodziła rodzina, płaciła za piwo i z tego krematorium go wyciągała. Tu do niedawna był jeszcze facet, taki z plastiku wykonany. Miał taką rękę wyciągniętą i tam mu rzucali pieniądze, żeby on z tej kremy, prawda, wyszedł. Ale coś takiego. Tu się urynal wylewa z ubikacji. Piękny zapaszek z tą kapustą czeską się miesza. Za to się płaci. Każdy dom dzisiaj w większości jest pusty na sprzęt. Dlatego, że kiedyś to była dzielnica, gdzie mieszkali kupcy, włoscy, hiszpańscy, holenderscy, niemieccy, bo to była bardzo bogata dzielnica. Dzisiaj tych kupców nie ma, ktoś mieszkać musi. Zatem ulica Narodowa, na przykład na Wlewo, długa na samą ambasadę czy konsulaty. No bo oni wiadomo, pieniądze mają, to zagospodarują ten sposób. Tu jest cisza i spokój, tu praktycznie turyści nie przychodzą. Rzadko, ale zapewne rzadko wycieczki. To jest takie miejsce na twórczych takich artystycznych. To jest takie coś jak Kazimierz, prawda? Krakowiec tam poszedł, napił się tego rynka, dostał tej weny i komponował, malował rzeźbę. Są specjalne restauracje dla malarzy, miarnie dla rzeźbiarzy, prawda, dla kompozytorów. I po godzinie 16 nie ma jednego turysty, sama praska bohema artystyczna tutaj się, tak powiem, gości. Japońska ambasada i duńska ambasada. A ten budynek z tyłu, taki ładny, to jest Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zobaczcie. Jest jeszcze na wnętrzu kościoła. To był przeciw kości. Tu siedzieli wierni, to była nawa główna. Ci husyci zniszczyli, spalili, już więcej nie odbudowano. A należało to do zakonu braci maltańskich. I wszystko, co będziemy teraz obchodzili, gdzie są restauracje, hotele, ambasada francuska, wszystko należało do tego klasztoru, tego zakonu. To było pięknie patrzę. Normalnie.
ja wyjeżdżam dzisiaj, przyjadę w sobotę, będę w sobotę, to już pewnych rzeczy nie będzie, będzie znowu coś innego. I tak przez cały czas tak się, prawda, dzisiaj kręci. Tu zawsze ktoś stoi, ktoś śpiewa, ktoś gra. Tak? To jest autentyczne koło młyńskie, bo to jest młyn opata. Młyn opata, to jest koło młyńskie, gdzie się wierzę do lektury. Czerwony budynek, czerwony akcentami narodu, to jest sztab wojskowy marszałka Polewa. On stąd kierował i wyzwalał miasto. W 1987 roku ta sama zaprawa, nie wiem, i tak dalej, zbudowana przez Karola IV. 500 metrów długi, 10 szeroki, a na górze 30 świętych klików. 15 lewej, 15 prawej. Zaprowadzające jakby za pewne ludzkie sytuacje w tym czasie, nie ma tak strasznych powodów, to jest ostatni Do you have-
Wszystko wokół słońca, ale wszystko wokół ziemi. To jest układ geocentryczny. Ten zegar wykonał jaki Michelin z kabyny. Zegar, który pokazuje czas pełny, 24 godziny. Pokazuje wschody, zachody, wieki słońca, księżyca. Thank you.